Nietypowo postanowił uczcić Dzień Ziemi Suwalski Ośrodek Kultury. Instytucja zajmująca się na co dzień organizacją i realizacją wydarzeń i zajęć niezwiązanych z ekologią zorganizowała akcję zarybiania czarnej hańczy. Do rzeki trafiło 200 sztuk dorodnych dwuletnich ryb. W powitaniu nowego domu asystowały im przedszkolaki, dla których wydarzenie było okazją do krótkiej lekcji ekologii i zachętą do przyszłego poszanowania planety. Strąg potokowy w liczbie 200 sztuk popłynął i to już taki dwuletni. No to jest wielka frajda dla przedszkolaków i chcemy edukować młode pokolenie, żeby troszczyli się o naszą planetę, o ziemię, o przyrodę. I to jest taka lekcja z ekologii. Wybór padł na pstrąga, ponieważ ten gatunek doskonale czuje się w wodach czarnej hańczy. Zimna, mocno natleniona woda to wprost wymarzone warunki dla tego gatunku ryby. Lekcja ekologii udała się znakomicie, choć zarybienie miało wymiar symboliczny. Pamiętać należy jednak, że w 2019 roku do wód czarnej hańczy trafiło 40 tysięcy sztuk tej ryby. Dzisiaj ekosystem czarnej hańczy znakomicie się odbudowuje. Czystość tej rzeki jest dobra na tyle, że w tej rzece są ryby. Jest ten pstrąg, który jest łowiony przez wędkarzy i chodzi o to, żebyśmy troszczyli się o czarną hańczę i musimy zrobić wszystko, żeby jeszcze poprawić jakość tej wody, a wiemy, że jeszcze coś do zrobienia nam w tym kierunku zostało. Ostatnio zgłoszone niewielkie śnięcie ryb nie wiadomo czym zostało spowodowane. Wyniki wstępne badań przeprowadzonych przez zaalarmowany Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wskazały, że parametry fizyko-chemiczne wody są w normie.